Cześć, ja nazywam się Łukasz, w Holandii mieszkam od 5 lat. Niedawno zostałem tatą i dlatego teraz na tym kanale będzie trochę ciekawostek odnośnie właśnie rodzicielstwa, odnośnie tego, jak to wygląda w Holandii. Moja żona odpoczywa teraz, jest z naszą malutką w domu, ja jadę na małe zakupy. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat opieki poporodowej w Holandii. Jak to wygląda, bo jest to coś, czego w Polsce tak naprawdę ani nigdzie indziej w Europie nie ma. Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach poza Europą, ale jest to fajna rzecz, bo my jesteśmy tu praktycznie sami, jak chodzi o rodzinę, reszta jest w Polsce. No i zanim Monika praktycznie byliśmy na 100% pewni, że jest w ciąży, były pierwsze jakieś tam testy, napisała najpierw do polskiej opieki poporodowej. W ogóle po holendersku jest to Kraamzorg. No i myśleliśmy, że weźmiemy Polkę, bo też wiadomo, są Polacy tutaj. Ja jestem zdania, że trzeba wspierać swoich, ale okazało się na samym początku już, jak Monika miała potwierdzenie, że jest w ciąży, dała zdjęcie z USG na Facebooka. Wiadomo, najpierw chcieliśmy się pochwalić rodzinie, najbliższym. I tego samego dnia jeszcze mieliśmy do tej pani właśnie z opieki, do tej Polki dzwonić. I co się okazało? Ona pierwsza zadzwoniła z pretensjami, że jej nie poinformowaliśmy, że w ogóle jesteśmy nieodpowiedzialni, że w ogóle jesteśmy nie fair wobec niej. Może tak to ujmę, bo dokładnych słów nie pamiętam, też nie chcę tu wprowadzać nikogo w błąd. Ale ogólnie chodziło o to, że miała do nas pretensje o to, że jej nie poinformowaliśmy. I co jest ciekawe, żaliła się, że ona jest jedyna tutaj Polka w okolicy, że nigdzie sobie nie znajdziemy. No my stwierdziliśmy, że nie będziemy współpracować z taką osobą, która w ogóle nie potrafi wysłuchać i od razu daje oskarżenia i w ogóle ma pretensje, bo dla mnie to są toksyczni ludzie i od takich osób trzeba się odcinać. Więc stwierdziliśmy, że weźmiemy Holenderkę. Może językowo nie jestem jakimś tam, nie wiadomo jak dobry, ale jestem w stanie się dogadać. Monika ma bardzo dobry angielski, więc głównie używaliśmy angielskiego. No i właśnie wzięliśmy Holenderkę. Co jest fajne w tym, że to jest obowiązkowe, ale mega pomocne. Opieka polega na tym, że wychodzimy ze szpitala, dzwonimy do Kraamzorgu i oni dają znać, ile czasu po naszym przyjściu mniej więcej będą, określają czas. Okazało się w ogóle, jak już Monika do niej dzwoniła po porodzie, że tego dnia urodziło się tak dużo dzieci, że oni nie są w stanie tego samego dnia do nas przyjechać i szpital powiedział, że proponują, żebyśmy zostali w szpitalu jeszcze jeden dzień i na drugi dzień im pasowało, żeby być u nas w domu o 10, więc ze szpitala nas tak wypisali, żebyśmy mniej więcej byli jednocześnie z tą opieką. Dla mnie to było na początku dziwne, bo myślałem, że wrócimy do domu, będziemy tą dobę sami, a szpital zaproponował, żeby zostać. Nie wiązało to się z dodatkowymi kosztami, jedynie jak chodzi o koszta wyżywienia, ale to było śniadanie około 2-3 euro i koszt obiadu około 10 euro i tylko za mnie, bo Monika za poród, za jedzenie w szpitalu i za nic nie płaciła, wszystko pokryło jej ubezpieczenie. Ale jeżeli macie pytania i chcielibyście więcej na ten temat też się dowiedzieć, to piszcie komentarze. Więc zostaliśmy na ten drugi dzień. W szpitalu nam też dużo pomogli. Wróciliśmy do domu. Praktycznie po parunastu minutach przyjechała pani. A oczywiście przywitała się, przedstawiła gratulacje. No bo tych gratulacji w ogóle dostaliśmy tak dużo, że chyba ja po ślubie z Moniką tyle nie dostałem, co było bardzo miłe. No i ogólnie na początku sprawdziła temperaturę, sprawdziła jak tam mała, wszystko było dobrze. Oczywiście waga, jak wygląda. Miała na początku też, pierwszego dnia było wszystko ok, później był spadek wagi, ale to już też inna historia. I co jest fajne, ta opieka poporodowa nie dość, że pokaże jak przebrać małą, jak ubrać. Ja na początku się bardzo stresowałem, jak miałem ubrać w ogóle cokolwiek, bo to jest takie maleństwo, miała 49 cm jak się urodziła, więc to jest naprawdę, naprawdę maleństwo, a ta pani wszystko nam pokazała. Co jest lepsze, też opieka poporodowa pomaga w porządkach domowych, robi nam pranie, pomaga gotować. Ja ogólnie byłem ustawiony tak, że ona przyjeżdża na 3 godziny dziennie, bo można sobie wybrać 3, 6 lub 8. Taką my propozycję mieliśmy. Ale ja stwierdziłem, że skoro mam urlop, skoro jestem w domu, to mogę sprzątać, gotować, pomagać, więc 3 godziny starczą. Oczywiście powiem Wam z doświadczenia tych dni, które ona była, bo ona była tydzień u nas, że następnym razem wezmę sobie więcej godzin, bo to jest jednak naprawdę duża pomoc i jest to fajna sprawa. Dobra, i teraz to, co kocham w Holandii. Ten pokazuje, że skręca, ten jedzie tu i nie wiadomo, co robić. Ale dobra, kontynuując. Jest to pomoc naprawdę bardzo konkretna. Na drugi dzień, jak przyszła, zrobiła herbatę, zrobiła Monice śniadanie, pranie, ręczniki, wietrzenie pokojów. W ogóle zanim zdążyłem wstać i ogarnąć cokolwiek, większość rzeczy była już zrobiona. Naprawdę to jest mega pomocne. Tak samo jak chodzi o rejestrację małej. Na początku miałem problem, żeby to zrobić online. Powiedziała, o co chodzi, gdzie jest problem. Odnośnie rejestracji jest też oddzielny odcinek. I co? Ogólnie nie dość, że mega sympatyczna. Nie było problemu z komunikacją w żadnym języku, bo ja starałem się mówić jak najwięcej po holendersku, bo cały czas się uczę i próbuję rozmawiać. Więc to jest dla mnie na pewno plus, że ja mogłem się jeszcze sobie język podszlifować, a Monika stwierdziła, że jej lepiej będzie po angielsku. Też w ogóle to są rzeczy, które są na tyle ważne w tej pomocy, że no jednak lepiej mówić w języku, gdzie jesteśmy pewni. Jeżeli czegoś nie byliśmy pewni na 100%, spróbowała drugi raz wytłumaczyć, zawsze pomogła. Tak samo mała musi brać przez jakieś... Na początku tutaj dzieci mają tak, że biorą witaminy. To też jak dawkować, jak brać, wszystko oni mówią, pomagają i to jest naprawdę mega pomocne. Co jest jeszcze istotne, to jest obowiązkowe w Holandii i płatne, ale to jest parę euro za godzinę. Jeżeli byście też chcieli wiedzieć, ile to kosztuje, my czekamy teraz na fakturę, mimo że nam mówili, jaka to jest kwota, ale około 100 lub 200 euro za całość, więc uważam, że to nie jest jakaś naprawdę duża kwota jak za taką pomoc. I ogólnie na dzisiaj to będzie na tyle. Mam nadzieję, że jak czegoś nie powiedziałem, to w komentarzach postaram się Wam wyjaśnić, odpowiedzieć. Może zrobimy jeszcze drugi film, więc zobaczymy, jak to wygląda. Czy macie w ogóle pytania, czy korzystaliście z usług w ogóle takich, bo też jestem ciekawy, jakie są Wasze odczucia, czy właśnie mieliście Polki, czy mieliście Holenderki, bo to jest naprawdę... No coś, czego ja wcześniej nie spotkałem i na początku jak ktoś moje rzeczy brał, prał, czy nawet wieszał to pranie, to było takie troszeczkę dla mnie dziwne, ale już drugim, trzecim dniem to było normalne, więc jestem zdania, że jeżeli są takie opcje, warto to wykorzystać. Dużo to pomaga rodzicom, bo naprawdę pierwsze noce mieliśmy praktycznie nieprzespane. Teraz już jest któryś tam drugi tydzień w sumie nam leci, jak ja to nagrywam. No i już jest naprawdę dużo lepiej. Teraz jestem po tak przespanej nocy, że aż byłem zdziwiony. Ja wstałem koło 7 chyba i byłem zdziwiony, że jest 7. Tam może 2 razy tylko wstałem przebrać małą. No i co? To na razie na tyle. Jeżeli macie więcej pytań, tak jak mówiłem wcześniej, zapraszam do komentarzy. Może nagram drugi film. I na pewno na tym kanale będzie więcej spraw dotyczących właśnie dziecka, rodziny, rodziców i tego typu spraw. Trzymajcie się, dzięki, cześć!